A więc witam was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na Supermoto. Szczerze powiedziawszy, jest mi już troszkę zimno, jak tak jadę sobie drogo, więc potrzebuję troszkę rozgrzewki. No i taką rozgrzewkę rozumiem. O, ale tu żwiru na kitranę. Można się wydupić na zakręcie. Wszędzie żwir rozsypany. O, ja hamuję. O. Wiecie co ja bym zrobił? Patrzcie. Jest żwiru tego pełno tu na kitranę. Zobaczcie, tu jest zarodne zakręcie. Wystarczy przed nim kołem najechać, troszkę skręcić i leżycie tutaj. Najlepszą opcją jest wzięcie miotły. Tutaj miotłę zamontować i takie przyciery ciastać na lewo, na prawo. Wiecie o co chodzi? Do zera? Do zera się nie da. Dobra, na skróty. Idzie jesień, wiadomo. Coraz bliżej zimy, ale mam luźny napęd. Serio, tragiczny jest. No ale nic, no kurde, jeszcze działa, nie? Na czym stanęliśmy? Idzie zima, wiadomo, nie jeździ się na supermoto. Czas jest serwisów, czas jest kurde wszelkich napraw, przygotowań do sezonu. Derdeta leci na rozbiórkę do ostatniej śrubeczki. No kurde, no projekcik będzie, widzowie, nie? Nie wygląda źle, ale chciałbym, żeby wyglądała jeszcze lepiej niż wygląda teraz. Wiem, że wygląda dobrze, ale jeszcze lepiej. Dużo rzeczy zmieni kolor i bla 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 bla. Ja tu mogę wam opowiadać, ale finalnie i tak zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Albo późnej zimy, albo wczesnej zimy, albo jest spory ruch. Mamy godziny popołudniowe. Trzeba uważać na wszystko, nie? Na policję, na kurde samochody. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, nie? O, i o tym mówiłem, widzowie. Mamy jednostkę milicyjną. I więc sobie teraz z ciekawości pojechałbym zawrócić, zobaczyć co tam się dzieje ogólnie. Ale mam tablicę w tak beznadziejnym miejscu, że nie wiem, czy mnie też do tej kurde ferajny nie ściągną. O, dwie insygnie. Trzeba się pilnować, wiadomo, kurde. Policja lubi jeździć, policja ma dobry słuch, dobry węch i dobrych informatorów. Wow. Ale dupcy! Ktoś tu ma katalizator wycięty. Jeżdżę sobie jakąś chwilę, już tu wiadomo. Ja dziwo, jeszcze nikogo nie spotkałem. Godzina popołudniowa, jest weekend, także kurde. Więc gdzie się podzieli wszyscy motocykliści w taką ładną pogodę? Opa, panowie koszą trawę, elegancko. Tu powinien być gdzieś wyjazd. O, proszę bardzo. Hop. O, co tu się dzieje? Ja idę na wybory, widzowie. Idę na wybory, ja im pokażę. Głosujesz? Decydujesz. Na siebie bym zagłosował może. Ja wystartuję, założę swoją partię. Zrobimy z tej Polski porządny kraj, nie? Pobudujemy sobie tory kartingowe, do ścigania się, tory motocrossowe. Co tam się stało, proszę pana? O jest, o Jezu. O, jasne, jeszcze raz, proszę iść. Ja poczekam. O, dzięki. A dobra, lecę tu. Zobaczmy sobie co słychać na targu, może coś kupię. O. Przygazuję. No spokojnie sobie tu przejadę. Dobra, tam nie. Trochę labirynt. No to dobra, to sobie pobłądzimy troszkę po tym labiryncie, widzowie. 1 hour later. Chyba tędy do wyjścia. Dobra, już mamy cywilizację, także można powiedzieć, że jesteśmy uratowani. O, tędy. Dobra. Dołączę się do nich, bo jadą w trójkę, nieparzyście. Ja się dołączę do nich. Jadę za nimi, jako czwarty. Jakoś się tutaj wpasuje do nich, nie? Może któryś będzie świrował na gumie? O! Gazują! O! Dobra, ja się trzymam z tyłu stada. O! Ale daję po uszach. Ciekawe, kiedy się kapną, że ich śledzę. Chłopaczki rozmawiają są. O, tutaj się biją. Się biją. O!
dał nam gumę, ale ja go zaskoczę, to ja mu pokażę, jak się na gumie lata. O jest, moje uszy. Co tam? O, ja się troszkę odróżniam, bo mój tak nie huczy. O, moje uszy. Ja im pokażę, jak się jeździ ogólnie zaraz. Jak tu żadnej jednostki milicyjnej nie ma. Policaje! Ciekawe, czy zostanę dzisiaj zatrzymany. Wracają! Na bombach! Ej, ja się chowam. Ja się chowam, bo faktycznie, kurde, może cynk dostali, że ten. Że na gumie świruje. Dostali, no! Zawracają! Ale przyps. Dobra, jakoś zdupcamy stąd, tylko jeszcze którędy. O f***a. Jadą tu. Ja pierd***ę. Dobra, gasimy. Uuu, ale oddupcyłem. Sygnał ustał. Kurde. I teraz kij wie, czy się wracać? No kurde, bez jaj. Bez jaj, dobrze mi blachy nie widać. Mam tak pół legitnie tą blachę. Także kurde, troszkę przypałowa, troszkę nie. Jak za mną będą jechać, na pewno się uwalą. I powoli zdupcam z tego miasta. Dobra. Taka rola magika pojawia się i znika. Dobra, to zjedźmy na ludzie może. Pan wymiotnik? Ale mnie pociągło na takie żigule. Jak widziałem, że żyga. Dajcie znać w komentarzu, co też tak macie. Jak wyjedziecie na miasto, idą jakieś stare babunie, to tak się na was patrzy, jak na przestępcę, czy nie? Ja nie rozumiem, o co tym ludziom chodzi. Ja was na chwilę obecną, widzowie, żegnam. Widzimy się w następnym odcinku na kanale. Już za tydzień. W niedzielę o godzinie 17. Także strzelcie suba i do następnego. Ciao! Ostatnia guma. Ostatnia guma.